Hej, 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 wam wszystkim serdecznie. Witamy na kanale Szeregowy Wujo. Oczywiście łapkujemy, komentarzik prosimy zostawić, jak wam się podoba film i subskrybujemy, żeby powiększyć liczbę zasięgi. Dzisiaj może mniej bardziej ciekawy temat, ale miałem przyjrzeć inne tematy do ogarnięcia, ale postanowiłem nagrać o sprawności fizycznej w wojsku. O co dokładnie chodzi? Chodzi o zaliczenia złe. Jakie idzie, jak to wygląda, to bardziej podobnie. W wojsku sprawność fizyczna jest bardzo ważna, można powiedzieć, jedna najważniejsza rzecz. Możesz być mało inteligentną osobą, uwierzcie mi, naprawdę możesz być tukiem, że aż powiesz, że 2 plus 2 jest 5, a nawet 8. Nikogo to nie będzie interesowało, jak zaliczysz UF. O co chodzi? Już wam mówię. Takie trochę dziwne wyroki wyskoczyłem, nie? Ale chodzi o to, że nieważne jaki jesteś, musisz mieć pozytywną ocenę z WF-u, a najlepiej piątkowy być, żeby awansować, tym bardziej podobne, się rozwijać w wojsku, to WF, ale możesz być naprawdę tłukiem, nic nie mieć, zawodówki nie mieć, jak to się mówi, być tylko po podstawówce, chociaż będzie ciężko korzystać z wojska, ale tak już są. I będziesz awansował, będziesz się rozwijał, będziesz ten. Są kilka sposobów. W tym roku, w 2021, jak wiemy, prowadzili nowy WF. O co dokładnie chodzi z nowym WF-em? Teraz wszystko jest na punkty. Nie jak wcześniej były oceny ze sprawności fizycznej, że załóżmy z biegu miałeś ocenę 3, 4, 5. Tylko teraz załóżmy, że jeżeli przebiegniesz w czasie 12 minut, dostaniesz 42 punkty, czyli załóżmy maksymalna ilość punktów. A jeżeli przebiegniesz, załóżmy 12 minut i 30 sekund, dostaniesz, załóżmy, o tak nie mam rozpiski, żeby nie mam nikomu, załóżmy 40 punktów. I tak to będzie wyglądało. Wszystko będzie teraz na punkty. Tak naprawdę żołnierz będzie musiał z kalkulatorem chodzić na egzaminy, bo nie będzie wiedział, jakie ma oceny i ile mu brakuje do jakiejś tam oceny i tym bardziej podobne, żeby oczywiście zaznaczyć najbardziej pozytywną ocenę. To jest najlepsze, nie? Jest fajna rozpiska. Oczywiście już nie mówię o starych zasadach, jakie to były, że kobiety w tamtym roku też biegały po 3 kilometry. Teraz jest równouprawnienie i wszyscy mamy praktycznie to samo. Oczywiście są trochę inne czasy, nie? To wiadomo, kobiety mają łatwiej. Nawet tym starszym to też łatwiej. Ale o co chodzi? Prosty przykład, tak? Dobra, może nie będziemy mówić przykładu, bo szkoda czasu. Powiem o tych WF-ach. Są trzy typy zaliczenia WF-u. Pierwszy typ WF-u, zaliczenie WF-u, to jest to, że też masz zajebistą sprawność fizyczną i po prostu podejdziesz do tego i nie masz tak, jak to się mówi, z palcem, bo na przykład ćwiczysz, biegasz, no i jesteś na dbasz o siebie, jak to się mówi, o swoją sprawność fizyczną, żeby być na jak najlepszą kondycję. Drugie jest stopień. Tym wyższy stopień masz, tym masz bardziej załatwione z góry. Ja nie będę się bał, ani tym bardziej nie bał mówić prawdy. Załóżmy, niech to będzie majorowie, czy tym bardziej podobne inni dowódcy. Nawet nie podchodzę do tego WF-u. Ja byłem nieraz świadkiem, że mój dowódca... Czekajcie. O, już miałem w zębach. Nie podchodzi w ogóle do WF-u, znaczy podeszł razem niby ze mną. Na dwóch konkurencjach go nie było i jakoś zaliczył ten WF na piątkę, tak? Do dwóch konkurencji nie podeszedł. A przy brzuszkach, jak on robił brzuszki, to ja się normalnie zginąłem, może nie ze śmiechu, ale to jest dawanie przykład ludziom. Czyli w znaczeniu, ty robisz załóżmy 60, on zrobi ci 20, już się spompował, już wiadomo, że więcej ten i to jest i dostaje piątkę, a ty dostaniesz załóżmy czwóreczkę. Bo ci na przykład twój lechista nie zaliczył 10 brzuszków, bo stwierdził, że na przykład nie doknęłeś maty, czy on powiedział, że ten rękami materacą. Oczywiście jest trzeci typ, najlepsze jest on o tym mówieniu, czyli załatwić sobie. Oczywiście EOA, czy donate, mile widziane, które spowodowane są tym, że dostaniesz lepsze oceny. I to niestety jest prawda. Nie ma osób trzecich, zewnętrznych, które by kontrolowali ten WF, tylko to jest trud naszej komisji. To najbardziej boli, tak? Bo
załóżmy osoby, które mają wiedzę i nieraz się spotkałem, naprawdę potężną wiedzę na temat, nie wiem, mechaniki tym bardziej podobne, albo pierwiastki rozkładają normalnie w rękami. Trochę przesadziłem, ale wiadomo o co chodzi. Nie zaliczyli WF-u i się pożegnali z wojskiem. Tylko tego, że WF, niby bardzo ważna WF. Dlaczego ta ścisną tak bardzo o WF? Tu chodzi o statystyki. Tak? Bo niestety dowódcy się rozliczają z takich rzeczy. I nieraz ludzie na przykład są za to karani. Taka porada, tak na pensie, jeżeli jesteś żołnierzem i miałeś kontuzję, załóżmy wypadek w pracy, to nie zaliczaj, bo jeżeli nie jesteś w stanie podejść tak normalnie i nie wiesz, czy podejdziesz, czy nie, znaczy zrobisz, na przykład kontuzja ci się nie odnowi. Lepiej rzuć te zwolnienie, nawet przed końcem, nie wiem, kontraktu, czy bardziej podobne, bo to większość leży już, czy martwisz się zawsze o kontrakt. Lepiej rzuć zwolnienie, nawet przed kontraktem, z tego powodu, iż to będzie inaczej wygląda, bo załóżmy, zaczniesz ćwiczyć, będziesz miał kontuzję, wypadek i co? Wojsko ci powie, a co mnie to interesuje? Pan jazdo, dziękuję, do widzenia. I się pożegna z praktykując się z wojskiem. Często, że ma dogadać się z dowódcą, czy wiesz, znam ludzi, którzy nawet 5 razy dostawali pały, jak to się mówi, i dalej służył wojsku, tak? Bo tak, to jest zdrowe podejście, tak, to jest tylko zdrowe podejście, jeżeli dowódca ci daje szansę, bo wiesz, nie może być na przykład alfa i omega, no, znanych konkurencji. Ale i też w innych rzeczach dobrze. To jest na razie najbardziej ciekawi, jak tu podejść, tak? Konkurencje są proste, tak? Bieg, czy tam drąże, gruszki, pompki, 10 na 10 koperta, inne rzeczy, tak? Basen. Teraz wszystko jest na punkt. Dobra, wracając tak do tego, właśnie na punkty, nie? Właśnie tych punktów cały czas. Teraz najważniejsze w tym roku jest bieg. Bo z biegu może dostać aż praktycznie 3 razy taką samą lepszą ocenę niż z innych konkurencji. O co mi chodzi? Że na przykład z drążka masz maksymalną liczbę punktów, no, opiera za około 17 punktów. To automatycznie, jeśli masz 17 punktów na bieg, zrobisz maksymalnie, masz 42 punkty. Praktycznie ma na 3 razy lepsza ocena, tak? Czyli zrobisz na przykład drążek, bieg i coś tam, a pozostałe zrobić na minimalną liczbę punktów, żeby musisz zrobić na minimalną liczbę punktów, to masz zaliczone, tak? Trochę dziwne, nie? Mieć brzyka na temat WF-u, dowódcy zresztą mają. A to, co robisz, co twoją wiedzą prezentowana jest mało ważne. Też zawsze mówię, ale 20 żołnierzy jest za bramą. A tak naprawdę pokażcie mi te 20 żołnierzy, bo coraz bardziej zachęcają ludzi do wojska. Nawet przez sam WOT, nie? Dla mnie WOT to, może na innym odcinku to powiem, co myślę na temat WOT-u. To jest dość ciekawy temat. Ale tak samo uprawnienia, chciałem jeszcze powiedzieć o tych, jak to się mówi, o wolności tych kobiet, czyli o tych kobietach, która była afera wielka, o aborcja. To jest ten dobry, ciekawy temat na temat wojska, tak? Co można mówić, czy o dyscyplinie wojskowej, a to na inny odcinek, bo dzisiaj mówimy tylko, pamiętamy, o biegu i tym bardziej podobne, bo bieg jest najważniejszy w dzisiejszych czasach. No dobra, co tak jeszcze naprawdę mogę powiedzieć? Dlatego są 3 sposoby tych zaliczenia. I to boli, że ludzie to wykorzystują, czy nie wykorzystują i nie mają takiego zdrowego podejścia, bo załóżmy, dowódca sobie załatwił WF, a ciśnie innych ludzi, że nie podeszli do WF-u, albo na przykład mają kontuzję. Często jest, że na przykład masz kontuzję i ktoś ci powie, no wiesz o tym, że nie wystartuje, bo ci na przykład noga boli, albo ręka cię boli, a ktoś cię zmusza do tego WF-u, tak? Musisz to zaliczyć i koniec, bo nie, to będziesz karany. Tak, to jest prawda. Niektórzy na przykład dowódcy, bo znam, karają za to, że na przykład nie podeszłeś do WF-u, bo na przykład jesteś chory, nie mogłeś. Albo na przykład ci mówią, w pierwszych terminach macie wszyscy zliczyć do WF-u. A tak naprawdę WF powinien korzystać, jak to mówią same przepisy, od stycznia do grudnia. I w tym terminie powinieneś, ale oczywiście WF-iści sobie wymyślają jeden termin, zazwyczaj to jest maj, czerwiec, wszyscy poprawkowy we wrześniu, oczywiście. Było tak, że sorry. Można oczywiście teraz poprawić WF, tym bardziej podobne w terminie zapasowym, czyli to znaczy we wrześniu. I ty masz opinię służbową. Ale to już chcą karać cię. Naprawdę uwierzcie, karać to ludzi już w sierpniu, czy tam w lipcu, tym bardziej podobne.
już się chcą karać, tak, za to, że nie wiem, nie zaliczyłeś WF-u, bo nasz układ, nie wiem, nie zwichnęłeś sobie nogę, tak? Tak, powiesz, a zwichnęłeś nogę i tak ci nie uznają. Znam faceta, który zemdlał podczas biegu i co było uznawane? Udawał. Facet zemdlał, po prostu bieg. Facet zemdlał i normalnie, jak to się mówi, nieboszczyk był. Karetka przyjechała, tym bardziej podobne, wszystko wiadomo. Hajki stereo, bo karetka zawsze jeździ, biega, znaczy jest. To zrobiła pierwszą pomoc, zawiozła i coś okazało, praktycznie dostał karę facet, dlatego że symuluje, że miał kontuzję. Kontuzję, nie, za nie zaliczył WF-u, tak? Oczywiście wiadomo, jak to wybrać. I co? Można powiedzieć, nie dziękuję dowódcy, nie będę podpisywać? Nie, do dowódcy się inaczej się zemści na ciebie. Oczywiście to są różne, bo to ja mówię, że dowódca, bo mogę być na przykład dowódcy eskadry, dowódca grupy, dowódca jednostki. Ja nie, oczywiście nie mówię, to kto tam będzie karał, bo nie chcę, żeby tak było, tak? Nie chodzi o dowódcę, to bardziej zawsze jest grupy czy eskadry. Czyli tam bardziej jeszcze niżej. Taka jest prawda, że dowódca jednostki sobie podpisuje kontrakt, a nie dowódca i przełożenie, że coś tam stoi. Ale twoi przełożeni bezpośredni, jak słuchają się dowódcy jednym piętr wyżej, to zawsze tak jest. A to też na inny temacie jest. Czy ewentualnie egzaminy ze strzelectwa, jak wyglądają. To bardzo chętnie też bym chciał nakreślić film na ten temat, jak to wygląda z mojej strony, który strzelę od iluś lat i ja mam prywatną broń w domu i ktoś mi mówi, wujo, ale ty nie zaliczyłeś. Strzelasz na 300-400 metrów swojej prywatnej broni. Strzelasz w idealnym skupieniu, a to na innym razem. Taką smaczkę zostawiłem wam. Więc tak naprawdę tu chodzimy, wracamy do tego WF-u. WF jest najważniejszy w wojsku. Nic ważniejszego nie. Czy twoja wiedza, czy kultura, czy nie, dyscyplina, twoja wiedza, zachowanie, sam wygląd, czy podejście do zajęć. WF, jeszcze raz WF. Dobra, na tym zakończymy ten, już chciałem jeszcze powiedzieć do tego odcinka, ale niech sobie te odcinki były, tak? Dlatego zawsze zachęcam was wszystkich, żeby skomentować to, załóżmy, a mógłbyś na przykład powiedzieć na temat, jak to wygląda inaczej z innej strony, albo na przykład, jak to wygląda na resery, mają to zaliczenie z WF-u. Tym bardziej podobne, tak? Bo ja tutaj mówię w kilku zdaniach, tak? To, co myślicie na tej chwili na głowy i to mówię. A dużo nie domawiam. Później żałuję, może będę wracał, na pewno o COVID-zie będę wracał, bo są nowe newsy o COVID-zie na mojej jednostce, więc tak. Będzie na pewno druga ciężko widoca, bo powiedziałem, że będzie. I na tym zakończymy. Więc pamiętamy, subskrybujemy, łapkujemy, powiększamy ten zasięgi i pamiętajcie, zostawcie komentarz. To jest zawsze mile widziane. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, do następnego razu.